Witajcie detailingowy dziadzia, dzisiaj ze mną Evron i Tire Cleaner, czyli tak jak napisał producent, preparat do czyszczenia opon i elementów gumowych. I chyba się zgadza. Co do samego produktu, zapach klasyczny, chemiczny, typowy dla cleanerów. Co jest fajne? Znaczy może inaczej, zacznę od tego, co jest dziwne w tej butelce. Spójrz, butelka i atomizer. Mega dziwnie się to trzyma, ale przy oponie, która leży w poziomie, powiem Ci szczerze, bardzo poręcznie mi się to aplikowało, ale mam mieszane uczucia co do tego, przekonać się nie mogę. Naprawdę dziwactwo. Kolejna rzecz, producent tutaj zaleca, uwaga, żeby zarzucić na oponę i odczekać od 5 do 10 minut, tak, zgadza się. Z tego względu, że produkt jest naprawdę oleisty. Mega mi się to podoba. Super. Rewelacja. Jeszcze takiego cleanera nie miałem. Oleisty cleaner, który jak nim czochrasz, niekończąca się historia, jeżeli chodzi o pianę. W filmie, gdzie czyściłem opony, gdzie tam pokazywałem, jak ja to robię, propozycja filmu się pojawi, to moczyłem, że tak powiem, zamaczałem, o może tak, szczotkę w wodzie, żeby podbić pianę. Tutaj tego nie musisz robić. Tutaj on cały czas, ten olejek jakby, kurczę, im więcej pracujesz, tym większa piana, co jest fenomenalne. Naprawdę, jeszcze żadnym cleanerem mi się tak nie pracowało, jak tym od Evrona. Coś pięknego. Rewelacja. Podbiłem 6 razy. Tak jak widziałeś, piana fenomenalna. Na samym końcu, moim zdaniem, mówię, już wystarczy. Piana była taka, jak zadowalająca, jak dla mnie, mówię, fajnie to wygląda. Oponę wysuszyłem. Pokazałem Ci również po umyciu, jak wygląda oponka. I wyglądało to całkiem przyzwoicie, naprawdę fajnie. Tam było jedno miejsce, tam w ząbkach, gdzie mi nie pasowało, przebijało takie odrobinę żółtego. Mówię, kurczę, tutaj coś były braki, ale wiadomo. Może jakbym jeszcze raz podbił, byłoby lepiej. Także jeżeli chodzi o czochranie tym produktem, o czyszczenie tym produktem w ogólnie praca jako praca. Ja powiem Ci szczerze, zawsze cleanery pakuję przelewam do butelek spieniających, jak zauważyłeś. Tu tego nie trzeba robić. Tak jak Ci pokazałem, fenomenalne bąbelki. W ogóle produkt rewelacyjnie się rozkłada i naprawdę tak jakby się do opony przyklejał. I śmiało można właśnie na oponie w pionie, jak masz na aucie, bo ja tutaj sobie pozwoliłem, wiadomo, zdjęta w poziomie, inaczej ten produkt leży, będzie długo leżał na oponie, jeżeli będzie w pionie na aucie. Bardzo fajna sprawa pod tym względem. I mówię, no opona doczyszczona, mówię, rewelacja. I mówię, bomba produkt, ale nie byłbym sobą. Zobacz, jak wskoczył król później na oponę, którą wyczyściłem Evronem. Może być tylko jeden. Pół litra za 36 zł i produkt, tak naprawdę można powiedzieć, że oponę nie umył, powierzchownie tylko zebrał. On w ogóle nie ingeruje w oponę. Nie wyciąga tego brudu. On tylko to, co z wierzchu zgarnął. Tak mi też to było dziwne, bo kurczę, powiem Ci, myłem nim i mówię,
Drugie mycie, mówię, kurczę, piana już taka bieluteńka. Trzecie, mówię, to już jest praktycznie idealnie. Czwarte, to już mówię, bomba, mówię, pięknie, mówię, mam nowego króla. Nic bardziej mylnego. Shiny Garage w koncentracie zweryfikował szybciutko, co jest pięć z tym produktem. Słabiuteńko. Słabiuteńko. Wiesz, gdzie ja ten produkt widzę? Ten produkt widzę do bieżącego mycia opon, jak masz zarzucony w dressing. Dlaczego? Bo on nawet nie naruszy ci dressingu. Teraz ci pokażę filmik, znaczy w sumie to ostatnia część tego filmu. Pokażę ci, na oponie leży bodajże 3 miesiące, chyba 2 miesiące jeździło na aucie, to powiedzmy 3 miesiące. Dressing od K2 Pro. K2 Pro Sigma leży na tej oponie. Zarzuciłem produkt i czochrałem w jednym miejscu swoją ulubioną szczotką do czyszczenia opon, gdzie do bieżącego mycia używam pędzelka, żeby tylko tak przejechać. A tutaj dłuższy moment jechałem w jednym miejscu. I zobacz, jak nie narozrabiał. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Jeszcze o jednej rzeczy. Tak jak widziałeś, dressingu nie zdjął. Więc do bieżącego czyszczenia będzie super. A ja mam dla ciebie gratisik. Wpisuj Evron. Jeżeli będziesz jako pierwszy zgarniasz 100 ml właśnie tego produktu z dzisiejszego filmu z tą butelką spieniającą, którą używam do tire cleanerów. A teraz już się żegnam z tobą na poważnie. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!